Cześć moi drodzy, dzisiaj powiemy sobie parę słów na temat akceleratora graficznego Voodoo 2 wersji 12 MB od firmy Magic 3D2. Akcelerator graficzny, który był produkowany do komputerów PC, jak i też do innych możliwych jednostek, produkowany był przez firmę 3DFX Interactive. Kartę podłączano z łączem PCI do płyty głównej oraz specjalnym przewodem DSAB-u do karty graficznej. Możliwe było szeregowe połączenie dwóch kart Voodoo technologią SLI, co dodatkowo zwiększało wydajność w różnych aplikacjach, a w szczególności w grach. Karta ta przyspieszała obliczenia związane z grafiką 3D. Do poprawnego działania akceleratora firmy 3DFX wymagana była karta 2D. Właściwości karty, mianowicie akceleratora, były następujące. Mianowicie pamięć, która była zamontowana na karcie, miała od 8 do 12 MB RAM-u w kościach EDORAM. Rozdzielczość, na którą pozwalała nam karta Voodoo 2, była od 640x480, 800x600 i w trybie SLI 1024x768. Karta pracowała w 16 bitach. Był niestety jeden taki mankament, ale było ciekawie. Były bardzo ładne, żwawe kolory. To tak w skrócie odnośnie Voodoo 2. Mianowicie będziemy testowali na tych kartach gry. Ale to w następnym odcinku. Zobaczymy sobie, jak poradzi sobie karta w trybie SLI z na przykład Unrealem. Pokażę wam, jaka jest różnica na karcie pojedynczej i na karcie podwójnej. Także dziękuję bardzo za omówienie poszczególnej karty i widzimy się następnym razem. Dziękuję, cześć.